Przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze. Wspominałem już 22 zespoły, 4 solistów. Jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody w kategorii zespołowej, 3 nagrody w kategorii solowej, kilka wyróżnień oraz oczywiście tę najważniejszą nagrodę, czyli nagrodę Grand Prix. Może zaczniemy od wyróżnień, wyróżnienia w kategorii zespołowej. Chciałbym tylko tak dla porządku naszego tutaj technicznego dodać, że osoby, zespoły i osoby wyróżnione zapraszamy tutaj na scenę po odbiór pamiątkowego dyplomu, natomiast wykonawcy nagrodzeni już konkretnymi miejscami czy Grand Prix będą wykonywać tutaj swoje utwory, więc potem przy wyczytywaniu zapraszamy już z całym ekwipunkiem, tak żeby od razu ustawić się do wykonania. A my wracamy do wyróżnień, mamy ich 4. Pierwsze dla... Szuwarki Latarki z Leżajska. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomu. Gromkie brawa dla nich. Szuwarki Latarki to członkowie warsztatów terapii zajęciowej. Wspominaliśmy już podczas przesłuchań, że to oni od 15 lat tworzą dla nas te niesamowite statuetki, które widać tutaj po mojej prawej, a waszej lewej stronie. Wszystko jest ręcznie robione. Bardzo im dziękujemy za to, że nie tylko co roku z nami tutaj na scenie występują, przygotowują dla nas repertuar, ale że też wspierają nas właśnie przygotowaniem tych pięknych statuetek, które trafiają w ręce nielicznych. Szuwarki Latarki z Leżańska. Jeszcze raz gromkie brawa, wyróżnienie. Gratulacje złożone, zdjęcia zrobione. Szuwarki Latarki jeszcze po prawej. Też się uśmiechniemy. Drugie wyróżnienie. Wędruje. Wędruje do zespołu Podkarpatki z Krosna. Zapraszamy przedstawiciela tego zespołu po odbiór dyplomu z rąk druha komendanta. Podkarpatki i Chówiec Krosno, wyróżnienie 15. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Czy mamy przedstawiciela tejże drużyny, zespołu? Jest druhna. Tak, zapraszamy przedstawiciela po wyróżnienie. Druh Stanisław czekał na więcej druhenek. Szczerzymy ząbki do zdjęcia. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy gorąco. Wywiady będą potem, druhu. Podkarpatki to wyróżnienie. Dobrze, dobrze. Widzę, że się ożywiacie, to dobrze, bo później koncert zespołu, także będziecie się bawić, a na razie rozgrzewka. Kolejne wyróżnienie wędruje do zespołu Orły Łętowskie z Leżajska. Serdeczne gratulacje. Zapraszamy przedstawiciela po odbiór. To co, może zwrócimy z naszym queenowymi gratulacjami. Co wy na to? Jesteście gotowi? Jesteście? Nie. Orły Łętowskie. Bardzo dziękujemy. Też rokrocznie na naszym festiwalu. Przedstawiciele gospodarzy, cieszymy się więc podwójnie jako reprezentanci Chówca Leżańsk. O, coś się zaczyna dziać. Dziękujemy bardzo, Orły Łętowskie. Czwarte, ostatnie wyróżnienie. Wędruje do zespołu z Jarosławia. Pałka się przegła. Czy Chówiec Jarosław jest w stanie konkurować z Krosnem jakąś przyśpiewką i pobić ich w kategorii najgłośniejszego chówca? Jesteście tam? Nie widzę was, bo mi światło świeci w oczy. Ale nie słyszę was, więc... Zapraszamy. Pałka się przegła. Ktoś z zespołu... Dobra, widzę, druhny tutaj idą.
Już jest więcej. No i Staszek, masz druchenki. Odpowiedziały na apel. Możesz gratulować każdej z osobna. Zdjęcia zrobione, dyplom odebrany, pałka się przegła, chłopiec Jarosław. Dziękujemy serdecznie. Mamy zatem już 4 wyróżnienia za sobą.